organizować wycieczki, wprowadzać zajęcia typu aerobik, nauka tańca, w efekcie jakieś wieczorki tańczy. Ja słabo tańczę, chętnie się zgłoszę na taki wieczorek. Pouczycie mnie tańczyć, żebym się poprawił w tym temacie. W piłkę gram dobrze, tak uważam, tańczę słabo. Proszę Państwa, następna rzecz. O, dlaczego mnie zabrałaś? Proszę Państwa, tu są ulotki obecnego wójta. Ulotki te, przeczytam Państwu. Ulotkę dla taty opracowały dzieci. Autorami są dzieci pana wójta. Tu widzimy dwie autorki. Słucham? A czy ja coś takiego powiedziałem? Proszę Państwa. Po lewej stronie mamy poprzednią ulotkę. Po prawej stronie obecną. Zacznijmy od środków zewnętrznych. A, jeszcze jedna uwaga. Na pierwszej mojej prezentacji padł zarzut, że nie wolno mi korzystać z ulotek wyborczych, którymi chwali się obecny pan wójt. Konsultowałem to z moim radcą prawnym, który wydał opinię, że mogę to robić. Wracamy do tematu. Ulotka sprzed 4 lat. Środki zewnętrzne. 4 800 000. Ulotka obecna. Ulotka obecna nie jest za 4 lata. Nie jest za ostatnią kadencję. Ona jest za 8 lat, za 2 kadencję. 6 300 000. Jeśli odejmiemy 6 300 000, 4 800 000, zostaje nam tylko 1,5 miliona. W 4 lata to bardzo mało. To za mało. Proszę Państwa, ulotka obecna. Jest napisane, że wzrost jest o 230%. Tylko, że w roku 2005, 2006 wójtem był jeszcze pan Leszczyński. Następna sprawa. Spójrzcie Państwo na 3 ostatnie słupki. 2012, 2013, 2014. Te słupki stanęły w miejscu. One prawie nie wzrastają. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę stopę inflacji, być może by się okazało, że gmina Pniewy przestała się rozwijać. Proszę Państwa, tu jest jeszcze jedna sprawa. W tej poprzedniej ulotce mieliśmy napisane: boiska wybudowane, Kruszew, Karolew i w trakcie budowy Załęże Duszne. Na nowej ulotce mam rozbudowa boiska w Załężu Dużym. Obecny wójt boisko w Załężu Dużym buduje ponad 4 lata. Stadion Narodowy w Warszawie wybudowano w niecałe 3 lata. Następna sprawa, o której już dużo mówiłem. Polityka informacyjna gminy, która bardzo szwankuje. Na starej ulotce mieliśmy napisane: skuteczniejsze informowanie mieszkańców o ważnych sprawach. Nowa ulotka. Bardziej skuteczne informowanie mieszkańców o ważnych sprawach. Niestety, nic się z tym informowaniem nie dzieje. Informowanie w gminie Pniewy jest nieskuteczne. Proszę Państwa, tu jest uchwała Rady Gminy z dnia 9 października 2014 roku. Zaznaczyłem tu fragment. Ja go zaraz powiększę. W dziale 720 o kwotę 383 175 złotych 75 groszy
zwiększa się plan wydatków na realizację projektu Internet dla najbiedniejszych mieszkańców gminy Gniewno w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Naliczona korekta 25% po przetargu. Proszę Państwa, o co chodzi? W wyniku źle przeprowadzonych procedur przetargowych gmina Gniewno musiała zwrócić tą kwotę. Komentarz pozostawiam Państwu. Proszę Państwa, kończąc tą prezentację, mówiłem Wam, że jestem urzędnikiem, że jestem sadownikiem. Jestem też sportowcem. Gram w piłkę. Gdy rozgrywamy mecz piłkarski i któryś z zawodników gra źle, nie radzi sobie, trener wtedy dokonuje zmiany. Szanowni Państwo, 16 listopada 2014 roku Wy wszyscy będziecie trenerami. Dokonajcie zmian. Dokonajcie zmian na stanowisku wójta gminy Gniewno. Szanowni Państwo, potrzebna nam dobra zmiana. Dziękuję. Może kandydatka na radną powie parę słów? Ja parę słów dosłownie. Witam Państwa. Dorota Witek. Jak już Państwo wiedzą, kandyduję na stanowisko radnej w tej gminie. Chciałabym rozpocząć, jeżeli się to uda, dzięki Państwa głosom, współpracę wspólną naszą. Proszę Państwa, myślę, że tutaj rozmawiając z wieloma osobami, mamy kilka w naszej gminie niestety nadal nierozstrzygniętych problemów. Są to drogi, są to nadal nieświecące lampy, obecnie u mnie też już nie świecą, także myślę, że nas więc niedługo ktoś okradnie. Na razie serwis nie działa, długo nie będzie działał, myślę, prawda? Tutaj mam pana, który także na pewno będę walczyła, jeżeli oczywiście zostanę wybrana, o chodnik do szkoły. Przede wszystkim o chodnik dla dzieci, o chodnik do szkoły. O parking przy szkole, żeby się można było bezpiecznie zatrzymać. W tej chwili jest tam jedno wielkie niebezpieczeństwo przy przewożeniu dzieci do szkoły. Po prostu nie mamy się gdzie zatrzymać. Te dzieci nie mają jak bezpiecznie przejść przez ulicę. Nie mamy parkingu, żeby zatrzymać się na jakimkolwiek tam zebraniu, jeżeli takie jest w ogóle organizowane. Także to będą jakieś priorytety. Internet, który niby jest, a którego w ogóle nie ma. To jest następny. Myślę, że wiele osób chciałoby cyfryzacji w tej gminie. Lampy, które nie świecą. Chciałabym, żeby wreszcie zaczęły świecić. Myślę, że to chyba jakaś taka podstawa też. Bo proszę Państwa, nie, będziemy mieli dobre drogi, będziemy mieli dobre oświetlenie, na pewno będzie nam się lepiej żyło, prawda? Myślę, że na tym się będziemy skupiać, a już resztę to już co tutaj, jeżeli się uda, przyszły pan wójt, do czego nas będzie mobilizował, to będziemy się starać oczywiście wypełniać. Będziemy dużo na pewno z Państwem rozmawiać liczymy na jakieś... Co tam Pan Roman chciał powiedzieć, Panie Romanie? Kiedy będzie? Będzie. Postaramy się, żeby był. No myślę, że tyle z mojej strony, bo... Chyba wszystko zostało już tutaj powiedziane o naszym programie. Tak, bardzo dziękuję. To pani kandydatce radną. To, co powiedziała Dorota, musicie Państwo być aktywni. Musicie aktywnie wpływać na to, co dzieje się w gminie. Wtedy w gminie będzie działo się lepiej. Gmina musi korzystać z Waszej wiedzy, z Waszego doświadczenia. Jesteście bardzo dobrymi gospodarzami, sadownikami. Te dobre doświadczenia przenieście też na grunt gminy. Pomagajcie urzędowi. Urząd będzie pomagał Wam. Będzie się lepiej działo w naszej gminie. Teraz może posłuchamy kandydata drugiego.
Nie ma. To ma, no, tylko żeśmy tutaj nie przyjęli. A ja będę go zapytać. Zgubię. A to jest jak na radnego z innej, od pana Bińskiego, ale to nic się nie ma do tego. Tak jest. Także ja po prostu... chcieli mieszkańcy naszej wsi, żebym wystartował, wystartowałem. Na kogo zasługujecie, to są dwie osoby prężne. Ja myślę, że już jestem starszy, to nie powinienem startować, ale to już jest wasza decyzja. Społecznie się udzielałem dużo. Tyle, no co ja. Chodzi o to, żeby ten kontakt między mieszkańcami Kruszewia i Kruszewka był właśnie, tak jak powiedział kandydat na wójta, cały czas między gminą a mieszkańcami, żeby radny wiedział, co się w gminie dzieje i co mieszkańcom, jakie bolączki mają i żeby przekazywano do gminy. A co zdołamy zrobić? Czas pokaże. Czas pokaże. Wszystko. Czas myślę, pokaże. Że konkurentkę mam też przystojną i ładną. Nadaje się na radną. Proszę państwa, mamy tu do czynienia z... Kandydaci się nie krytykują. To jest bardzo zdrowa sytuacja. Ale telewizja jest swoja, jest zaprzyjaźniona. Powiem inaczej, ja nawet wolę, że startuję jak mi proszę. Dziękuję ci. Powiem inaczej. A ludzie mnie znają, zrobią co chcą. Ja na przykład ze swojej strony... Ale pana Bińskiego nie znam. A pewnie przyjedzie jeszcze z prezentacji. No to wtedy byś się po prostu z tego co wiem, to pan Bielski ma chodzić po wsi na mieszkańca. Od mieszkańca do mieszkańca. Do mieszkańca do mieszkańca. Bo tak już jest. Czyli on nie powinien. Plany, zamiary i później cała sala milczy i nie zapytaje pytań. No właśnie. Po prostu to czekamy. Jak ma czas tego potrzebuje? Społeczeństwo przyszło raz na zebranie. Tak to musi przychodzić trzy razy. Ale może jest plus, bo ja mówię, żeby ludzi wyciągnąć z domu. To wyjść nie raz z domu. Tak to muszą wyjść trzy razy. Jakieś pytania może? Są może jakieś pytania? Do pana przyszłego wójta? Do pana kandydata na wójta? Proszę nie uciekać. No właśnie. A to tylko na fajkę. Tylko na chwilę. Ale to uciekam do domu. Może Agnieszka, ty ze swojej strony może być zadzwonić, bo my żeśmy dzwonili i bez efektu już od tygodnia więcej. Od dwóch tygodni nie mamy światła w ogóle, żadna lampa się nie świeci. Dobrze, jutro zadzwonię. Wyłączone mamy wszystkie lampy. Ale to przecież udzwonię Szorzykowi na konserwatora. W koło macie i uchwalone. To już dzwoniliśmy chyba z półtora tygodnia temu. Jest bez odzewu. To może te lampy nie instalować, skoro i tak nie świecą. Też tak może. Skoro i tak nie świecą.
myślę, u nas to wyjątkowo jak. Wójta by była wyjątkowa. No. Serwis zmienił. No właśnie. Będziemy się starać. Są pytania? Proszę Państwa. Oczekiwania, pytania, tak, no właśnie. Tutaj Pan mówił o Radzie Młodzieżowej. Jak Pan ma zamiar zachęcić tutaj tych młodych? Ja myślę, że młodych nie trzeba będzie zachęcać. Damy informacje, wystarczy, że damy informacje na Facebooku, tłumnie się zgłoszy. Na pewno, jestem o tym przekonany. Ty będziesz w Radzie Seniorów, Roman. Nie, Roman jest za młody. Roman jest za młody na tą funkcję. No jak? Przewodniczący. On musi jeszcze do tego dorosnąć. Nie. To jest za młody człowiek na tą funkcję. Za młody? Przecież łysy jest już. Ja też jestem prawie łysy. A też jestem młody, tak uważam. No i co, nie ma pytań? No nie ma. Chyba się. Mam nadzieję, że wszystkim się podoba. O, panie mają. Ja mam tylko takie małe sprostowanie odnośnie naszej ulotki. Jest tam budżet za 2014 rok. Sam na październiku dopracowało się tą ulotkę. Miałyśmy od pani skarbnik informację o październiku. Teraz mamy informację na grudzień. Jest to ponad 15 milionów. Także jakbyście zwrócili uwagę, państwo zwrócili uwagę na wykres, byłoby wzrost rzeczy jeszcze wyższy. Także nie mamy regresji. Dziękuję. Proszę Państwa, sprawdzę tą nową ulotkę. Gdzie Panie zamieściły tą nową ulotkę? Proszę zapytać Pani skarbnik, że nie. Dobrze, zapytam. Słucham Państwa. Zostało też wspomniane tutaj o znanych ludziach, że będziemy prowadzić jakieś, Pan będzie prowadził spotkanie z nimi. Jak ich pozyskiwać? Dobre pytanie. O! Nie spodziewałem się takiego. No. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co lubię, o piłkę nożną, zacznijmy może od tego. Mamy tu bardzo znanego mieszkańca, pana Michała Listkiewicza. Mieszka w Teodorówce. Ja miałem przyjemność chodzić do liceum w Warszawie z synem pana Michała. Myślę, że pan Michał na pewno nas zaszczyci swoją obecnością. Mamy tu osoby w gminie, które mają kontakty w warszawskim teatrze. Na pewno ma dobry kontakt mój kontrkandydat, pan Marek Lipski. Na pewno też go wykorzystamy w tym temacie, żeby zapraszać znanych ludzi. Zapraszać aktorów z teatru, w którym pracował bądź współpracował pan Lipski. To takie pierwsze dwa pomysły, a na pewno pomysły następne się pojawią. Myślę, że pani Kasia mi w tym pomoże. Oczywiście, czemu nie? Tutaj było też wspomniane u atrakcyjnej nocy wielkojańskiej. Są różne koncerty. Co pan jeszcze by dołożył od siebie? Tak, są koncerty, są występy dzieci, na przykład przy święcie kwitnących jabłoni. Są turnieje sportowe, są mecze piłkarskie dla takich małych, amatorskich drużyn. To można by gdzieś zorganizować na boisku w pobliżu. Wiadomo, że podczas trwania święta byśmy wręczali nagrody. To jest jeden z pomysłów. A można by dołożyć też, powiedzmy, jakiś bieg czy coś takiego, żeby to była atrakcja. Wiadomo, że dostać medal, gdy jest publiczności bardzo dużo, to jest inny efekt niż dostać medal wtedy, gdy jest 10 osób. To nie ma tego odzewu wtedy. Nie. Dobrze, widzę, że tutaj nie ma więcej pytań, więc ja pociągnę dalej temat. Zachęcanie dzieci do sportu. Teraz dzieciaki siedzą w komputerach, telefonach, tabletach, mnóstwo jest tych rzeczy. Jak ich zachęcić do tego sportu? Proszę Pani, to co mówiłem,
czy wygram wybory na wójta, czy nie. Będę grał w piłkę w LKS Pniewie. Wcześniej też grałem, gdy pracowałem w gminie, gdy byłem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, gdy grałem w piłkę. Ludzie byli na trybunach, mówili, o, to ten z gminy tam biega. To już była dla nich atrakcja. Jeśli wójt będzie grał w tą piłkę, założę się, że dużo ludzi będzie przychodzić na mecz. Ci złośliwi będą się modlili, a niech go kopią, niech go sfaulują. Może nam zrobić drogę. Także to tak humorystycznie może, ale będziemy zachęcać także w inny sposób. Poprzez organizację właśnie turniejów, konkursów, poprzez atrakcyjne nagrody. Żeby było tak, jak mówiłem wcześniej, żeby te dzieci nie siedziały tylko przed komputerem, przed telewizorem. To jest sytuacja bardzo zła. Budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych. Będzie na to miejsce na drogę? Trzeba negocjować. Gdy będziemy budować czy remontować drogi powiatowe, trzeba się starać, żeby to robić razem, cały pas drogowy, czyli razem z poboczem. Jeśli ta droga jest wąska, wiadomo, wtedy to, co mówiłem, konsultacje społeczne. Trzeba tak rozmawiać z mieszkańcami, żeby udostępnili, powiedzmy, po metrze tego pola, żeby tą drogę zbudować razem z chodnikiem. Ja wiem, że nie są to sprawy łatwe, ale we współpracy, w porozumieniu ze społeczeństwem gminy, ze mieszkańcami, można to wszystko zrobić, jeśli jest dobra wola. No właśnie, ale jeżeli się jedna osoba przygotuje, jeden gospodarz się nie zgodzi. No to już jest duży problem. To jest problem. Tak, tak. To jest problem. Można, ale to można odkupić, ma pani rację. U nas nie było tego planowania. W Niemczech planowano drogi od lat. Tam od razu myślano, jak ta droga będzie wyglądać za kilka lat. No tu tego nie mamy. Musimy się starać jakoś to zrobić. Ale właśnie, co dalej? Jeżeli przykładowo ja jako tam, nie wiem, jeden z gospodarzy się nie godzę na odpuszczenie tam, nie wiem, metra, dwóch metrów swojego pola. Gmina zaproponuje dobry pieniądze. Wtedy mamy problem, bo jeśli jeden się nie zgodzi i będzie chciał pieniądze, to z automatu będą chcieli wszyscy. Także przebudowa takiej drogi będzie dużo gminę kosztować, bo trzeba będzie każdemu po prostu zapłacić. Także tu muszą być skuteczne konsultacje społeczne. Albo zrobić ulgę i zmniejszyć podatek. Takiej możliwości nie. Drogi tej między Niprowem a Świętochowem, prawda? A była taka sytuacja, że jeden gospodarz się nie zgodził. I droga została zwężona. No i teraz tak. Jest problem. Bo szczególnie zimą wiem, jeżdżę tą drogą. No i wtedy samochody muszą się zatrzymywać w pewnym odcinku drogi, żeby jeden drugiego przepuścił. A kto zrobił? To jest bardzo dobra ta droga. Ja. Proszę Państwa, tak jak sami widzicie, wtedy to nie zależy tylko od wójta, nie tylko od gminy, ale głównie to zależy od Was, Waszej dobrej woli, żeby tego sąsiada przekonać. Albo groźbą, albo prośbą. To zależy, jaki jest sąsiad, co na niego działa. Najgorzej jak na granicę. To ja nie wiem, to jest tak samo jak i u nas. U nas droga jest planowa 4-metrowa. Jakbyśmy sobie taką drogę zrobili i poogradzali się, to by było tak, jakby to do następnej drogi, że niczym byśmy nie wjechali. Do tego zmierzam. Co zrobić? Negocjować. No, wiesz, no, ale negocjowanie to nie zawsze pomaga. W tym przypadku gmina określiła się, że zwęzi drogę. O tyle gmina Tarczyn, przykładowo droga tarczyńska jest tam o ile węża, prawda? A tu automatycznie nie ma krawężników, a tu automatycznie zwęża. Nie? Tak, ale ta droga na terenie gminy Tarczyn, ona była też szersza na mapie. To z tego też wynika, że po prostu była inaczej kiedyś wytyczona. Ale tu, tak jak mówię, trzeba negocjować, trzeba rozmawiać, trzeba mediować. Tutaj pan
Janusz ma duże doświadczenie w negocjacjach, zdobyte chociażby na rynku w Bronicy. Ja tam, na tym rynku, ja też zdobyłem dużo doświadczenia w negocjacjach. Wcale się tego nie wstydzę. Jestem z tego dumny. A co pan myśli o nadaniu nas ulicom? Bo to przecież ja mieszkam w takiej miejscowości. Wiem. Trudno jest, że tak powiem, znaleźć nas, bo tam no. Stąd, proszę państwa, ma pani rację. Stopniowo trzeba to wprowadzać właśnie. Najpierw myślę w miejscowości Jeziora, w tej Sreniawie, w lesie. Tam już mieszkańcy nawet ponadawali sobie sami nazwy ulic. One jeszcze nie są usankcjonowane. Wprowadzenie nazw ulic wiąże się z wymianą dokumentów. To będzie trochę... Ale to nie jest tak, że to się te dokumenty natychmiast wymienia, to ja potem tracą fakt, że to się i tak wymienia. Nie, proszę pani, gdy wprowadzi się nazwy ulic, automatycznie się zmieni pani adres, bo dojdzie ulicy. Trzeba będzie wymienić dowód osobisty. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Ale wiadomo, trzeba zrobić zdjęcie. Trzeba wymienić prawo jazdy, dowód rejestracyjny. To już są pewne koszty dla mieszkańców. Ale nazwy ulic w gminie Gniewy trzeba stopniowo wprowadzać. Tego nie unikniemy. Tą dziewczynę w Radzie Młodzieżowej. Pani Kasia, tak. Przyszliście na spotkanie ze mną. Zobaczyliście, jak się czuję w występach publicznych, w prezentacji przed wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wcześniej trenerem był brat tutaj, Krzysia Kotańskiego. Trener Mariusz Kotański był bardzo dobrym trenerem. Był bardzo wymagający. Wiem o tym, bo dawał mi strasznie w kości. W ogóle nie miał dla mnie litości. Mimo, że od małego się wychowywaliśmy. Mimo, że gdy ja miałem 10 lat, on miał 5 lat, woziłem go na bagażniku. W ogóle nie miał dla mnie litości. Ale dlatego mnie nauczył dobrze grać w piłkę. Teraz mamy trenera z zewnątrz i rozmawiałem z prezesem LKS-u, musi porozmawiać z trenerem. Musi trener się bardziej przyłożyć do swoich obowiązków. No bo niestety ostatnie miejsce to nie jest to, o co walczymy. A było pierwsze? Tak, był. Ponownie zatrudnić tego trenera, żeby... Popieram ten wniosek. Popieram ten wniosek. Może to nie jest pytanie akurat do następcy wójta, ale chciałbym takie pytanie zadać. Przykładowo, jeżeli jest już właśnie są wybory, nie? Przed wyborami tam tydzień, półtora tygodnia, zawsze jakaś akcja jest ze strony gminy, prawda? Na danym odcinku wsi tam, jednej czy drugiej. W tym roku akurat zauważyłem, często jeżdżąc tam na pole od siebie, akcję gmina wójta gminy Gniewy, pana Nasiłowskiego. W pewnym momencie jest kopany rów narywacyjny, który jak ja żyję, od zarania nie był pogłębiany. Czemu to zmierza? Bo nie wiem bardzo. No, czemu to służy? Akurat ten rów, no nie wiem, o którym rowie pan mówi. Tak, rów rowie drogowy. Na Mikołaj. Koło Krzyśka Duszy. Tam jest pogłębienie tego rowu. A, ja wiem. Tam po prostu jak były obfite opady deszczu, albo na wiosnę tam po prostu woda przelewała się przez drogę. I dlatego... No, ale to się przelewa 20 lat już. Albo... Tak, tak, ale... Nie, no, panie prezesie, prawda? To powiat robił, tak. Powiat, z tego co wiem, to robił powiat. Powiat, tak. Ale tam się właśnie woda przelewała i myślę, że dlatego ten rów był pogłębiony.
wiosną, prawo lat. Ale bardzo dziwne, że akurat był pogłębione w tej chwili. Przed wyborami. A, tak. Proszę Państwa. Proszę Państwa, wszędzie tak jest. Wniosek jest jak? Wybory są za rzadkie. Rządzący starają się przed wyborami. Ja postaram się pracować całe 4 lata, nie tylko miesiąc przed wyborami. Zapiszemy sobie. Nagrane masz, ale nagrane masz. Za 4 lata otworzysz. Tutaj po pewnym czasie mój imiennik da mi w kość. Będzie go puszczał firmy. Niczego się nie wyprę. Schować do butelki i wrzucić do morza. Niech tam potomki przeczytają. Ja miałbym jedno pytanie, bo to jest jakby moja pomysł, natomiast od żadnego z kandydatów tego nie usłyszałem. Uważam, że rzeczą bardzo ważną jest transparentność urzędu. Bo mam takie wrażenie po rozmowach tam z ludźmi, że no, to funkcjonuje w zasadzie, a co w zasadzie, po co mamy iść głosować, skoro i tak się nic nie zmieni, czy będzie ten, czy inny i w zasadzie. Ale to jak obserwuję jakby z bliska, tak, to w zasadzie transparentność urzędu jest podstawą, tak? Tak, tak. Proszę Państwa, ja też tak uważam. Wszyscy powinni iść na wybory. Osoba, która nie pójdzie na wybory, nie ma prawa krytyki. Nie może być niezadowolona. A przeważnie te osoby, które nie chodzą na wybory, później mają pretensje. Do kogo mogą mieć pretensje? Tylko do siebie. Dlatego, że nie poszły na wybory. Nie wypełniły swojego obywatelskiego obowiązku i prawa, które mają. Irek, no słuchaj, w sprawie telefonów komórkowych mówiłeś, a czy dałoby się załatwić na gminie, bo telefon to jest telefon, nie, ale szybkość działania telefonu to sami wiemy, jak tutaj na przykład jesteśmy, już się możemy nie połączyć. W Kruszewie w szkole na pewno się nie połączyć, a gdybyśmy to puścili ziemią, jest gdzieś ktoś taki, żeby nam to skończył, zrobił? Tego nie wiem. To trzeba by przemyśleć. Koło gminy, koło urzędu powstaje teraz maszyn telefonii komórkowej. Trzeba sprawdzić, jaką powierzchnię gminy, jaki obszar obejmie swoim zasięgiem. Stacjonarnie, żebyś miał internet w domu. Proszę Państwa, mamy... Tak, tak. Mamy na terenie gminy już część tej sieci światłowodów. Trzeba ją uzupełnić po prostu, bo ona nie jest wszędzie. Nie jest. U nas nie ma. No. Na przykład we wsi Michrówek też część osób ma, część osób nie ma tych światłowodów. Ja słyszałem, że... Telekomunikacja nie chce. Bo to nie, ominięte to nie. Ktoś ominięte. Ale telekomunikacja... Poprzedniego sobie coś, żeby nie było wiesz, w ogóle plan. A teraz nie chcą pokazać sobie samemu. Samemu. Na swój kosz. No właśnie. Bo ja się dowiadam na swój kosz. Tak. No ja też kładłam, co prawda. 10 metrów. Pan kładł. Tak. To się chciałam. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie powiem, że przechodzimy do części nieoficjalnej, bo mojej nie ma niestety. Dobrze, to wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście. Czułem się u was jak u siebie w domu. Bo jestem tu waszym sąsiadem, bliskim sąsiadem. Wszystkich was znam. Bardzo dziękuję bardzo.